Hello, hello. Hello, hello. Rozpoczynamy nasz kolejny szlak. Tym razem robimy pierwszy etap szlaku kartuskiego, który zaczyna się z Sopot Kamienny Potok i kończy się w Żupowie. O, to tyle. Do zobaczenia na trasie. Na razie mijamy Brodwino. Póki co początek szlaku średnio ciekawy. Zaśmiecony butelkami, wyjątkami po menelach sopockich. No nic, idziemy dalej, zobaczymy co będzie się dziać. Halo, jesteście tu? Halo, jesteśmy. Minęliśmy Brodwino. Zaczął się jakiś chyba ładniejszy. Kurde, ktoś mi usiadł. Zaczął się jakiś ładniejszy fragment szlaku. W końcu minęliśmy te staki śmieci i idziemy lasem, bo oliwy zostało 7 km. Jej! No, słychać śpiewy ptaków, jest fajowo. Dobry. Cały czas się wspinamy pod górę. Normalnie jakbyśmy byli w górach. Kaszubskie góry. Ale jest pięknie, ptaszki śpiewają. Naprawdę super. No, kolejne wzniesienie. Kurczę, nawet nie sprawdzałem jaka tu jest suma podejść. Ale piesek. No. Dobry. 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 Ciekawe, na szlaku jest jakiś grobek, grób jakiegoś Niemca. Czy ktoś wie, kto to jest? Kim był? Dlaczego tu leży? Kłusownicy go zabili. Zabili go kłusownicy. Marta tak powiedziała. Google mi tak powiedziało. A kim był ten Waldemar? No nikim, był świadkiem kłusowników. Aha. I skończył marnie. Skończył marnie. W którym, którym to jest rok? 19? 49? 49 właśnie, nie wiadomo. Ja ani 19? 19? Kurczę. Nie, raczej 19. No, czyli 102 latem. To ciekawa historia jest. Idą za nami jakieś wydzieracze. Drobiapy. Thank you.
jakiś punkt, żeśmy znaleźli. Jakiś krzyż. O tam jest pomnik bitwy pod Oliwą. A tu co my mamy? Jakiś krzyż. To nie jest to Góra Kościuszki właśnie? To jest tylko zdjęcie papieża. No tam. No. No, doszliśmy do wieży widokowej Pachołek i będziemy na nią wchodzić. I co? Dałeś się radę? No, to coś słabo wyglądasz. Chyba sobie dasz. Trochę wieje. Kończymy nasz pierwszy etap szlaku kartuskiego. Co powiecie? Jak wam się podobało? No okej, normalnie. Było mocno, ale jest było spoko. Spoko los, nie zmęczyłyśmy się wcale. Ściema tu idzie z ich strony. Nie, nie czuję w ogóle żadnego zmęczenia. Bo padały po drodze. No to chyba ty. Nie, no tak naprawdę to szlak. No, ale były miejsca, gdzie można było się trochę ssapać, ale nie, ale nie zauważyłam. Bez przesady, tutaj hejt idzie z tyłu. Więc ten, kończymy relację. Nie, ogólnie szlak bardzo fajny, polecamy. Polecamy? Polecam. Polecamy. Kończymy pierwszy etap w Oliwie. Drugi etap rozpoczynamy właśnie z Oliwy i będziemy podążać do Żukowa. Ale już nie dziś. Oczywiście, no nie dziś, bo dzisiaj za... Matkę muszę robić.
trzeba matwę robić. No, no właśnie, ale... Ale za ten... Ale za tydzień ruszamy na kolejny szlak. Może nie do końca szlak, tylko idziemy do Jaru Raduni. Więc jak ktoś chce i z nami, to zapraszamy. Zapraszamy? Nie. Może być. Zapraszam.